Odcinek powstał przy pomocy moich sponsorów. 10 rzeczy o groszku, których nie wiesz. Pierwsze. Groszek zielony obfituje w witaminy z grupy B, m.in. B9, czyli kwas foliowy, oraz witaminę A, C, E i K. Oprócz tego zawiera dużo żelaza, a także potas, fosfor, cynk, magnez i wapń. Witamina K ułatwia wchłanianie wapnia. Nie wiesz tego, bo na lekcji biologii spałeś albo oglądałeś durne filmiki na YouTube. 2. Groszek podczas apokalipsy zombie może służyć jako broń do ich zwalczania. Wystarczy, że zrobisz sobie procę, załadujesz groszek i wystrzelisz go w oczodół zombie. Groszek zawsze zabija. Potwierdzone info z Garden Warfare 2. 3. Nie da się zjeść więcej niż 17 kg groszku i nie zwymiotować. 4. Groszek jest koloru zielonego, nie jasnozielonego, nie ciemnozielonego, nie karmazynowego, tylko po prostu zielonego. 5. Żrąc groszek codziennie nie przytyjesz, chyba że wpierniczasz wraz z groszkiem coś, co tuczy. Wtedy tak. 6. Groszek jest fajny, bo jest okrągły i jest fajny. 7. Są kraje na świecie, w których ludzie nie znają groszku. Łączymy się z nimi w bólu. 8. Nigdy nie myślałem, że nagram film o groszku, ale na bank wy też tego nie wiedzieliście. 9. Nikt nie wie, kto wpadł na to, że groszek i marchewka dobrze się komponują. Ci, którzy mówią, że wiedzą, zwyczajnie kłamią. 10. Nigdy więcej. Inny materiał o groszku na tym kanale nie powstanie. Jeśli spodobał ci się mój wybitny film o top 10 groszku i chcesz, abym nagrał film top 10 o cebuli, to donajtuj mnie natychmiast. Nie czekaj ani chwili, bo czas to pieniądz. Jak tylko uzbieramy jedyne 10 tysięcy złotych, powstanie kolejny film o warzywie zwanym cebulą. Link do donatów pod filmem. Jeśli nie chcesz, aby już kiedykolwiek nagrał film o cebuli, pochwal mnie w komentarzu, zalajkuj, udostępnij film znajomym i szanuj mnie za to, bo mógłbym nagrać też film o cebuli, który z pewnością uszkodziłby twój mózg. Jeśli szanujesz swój mózg, wyślij donata o treści I like my brain. Myślę, że starczy już tego pierdzielenia o niczym i skończę ten jakże pouczający prawie dokument o groszku. Do nie do zobaczenia. Film miał charakter satyryczny. Jeśli tego nie rozumiesz, skontaktuj się z lekarzem bądź farmaceutą.